Trochę się muszę poukładać, żeby dzisiaj coś nagrać. Jestem wolny w tej chwili. Iwonka pojechała do Goleniowa. W kuchni szaleje Lena. Fajnie, że ją mamy. Naprawdę jest dla nas błogosławieństwem. Odciąża moją żonę w tylu kwestiach. W pracy w ogrodzie na przykład. Tyle razem zrobiły. Śmieją się czasami. Chyba nagram kiedyś te śmichy, chichy. Bo Iwonka rozmawia po rosyjsku. Jak odstresowana potrafi być Lena. Rano przychodzi zawsze taka załamana, bo jest świeżo po informacjach z Ukrainy, a tam jest syn na froncie, tam jest mama, tam jest brat. No i jej jest ciężko, bo ona jest tutaj, jest daleko, jest na obczyźnie. Wiecie co, to jest naprawdę dramat. O czym bym chciał dzisiaj z wami porozmawiać? Kwestia mojego nowotwora. Dostałem od kochanego człowieka z Niemiec książkę pod tytułem Pokonać raka raz na zawsze. Metoda absorpcji naturalnej infekcji dr George Ashkar. Wiecie co? Tych cudownych sposobów na leczenie nowotwora jest tyle, że nie wiem, którego mam się chwytać. Czy mam sobie wszczepić pod skórę ciciorkę, bo to o tym jest właśnie między innymi. Zjadam rakobójcze rozmaite specyfiki. Czy to coś da? Nie wiem. Szczerze, naprawdę nie wiem. Nie wiem i nie dbam o to, nie walczę już o to. Słuchałem wczoraj kazania Witka Siei, wkleję link do tego kazania w opisie. Kazanie genialne, dlatego że wygłoszone przez genialnego człowieka, który ma genialny kontakt z Bogiem. Bardzo lubię go. Bardzo lubię, kocham jego kazania, bo są prawdziwe. Nie są nadymane, wyuczone. Nie są wyteologizowane, nie są to kazania opierające się o hermeneutykę, czy te wszystkie wymyślone pojęcia biblijne tych wszystkich ludzi, którzy kształcą się w tych uczelniach teologicznych, uczą się, potem są tacy mądrzy, a Bóg się śmieje z ich mądrości, bo śmieje się po prostu. Tak jest napisane w liście do Rzymian. Łapie tych wszystkich mądrych w ich głupotę tak naprawdę. W ich mądrość, która jest głupotą, a nie mądrością. Wysłuchałem tego kazania. To kazanie pokrywa się z moim rodzajem myślenia. Witek kiedyś nagrał dużo kazań, wiele kazań na temat Księgi Hioba, dlatego że on to jest facet, który przeżywa Biblię. On nie czyta Biblii dlatego, żeby zapełnić sobie tu zwoje mózgowe tą treścią, tylko po prostu przeżywa to, co czyta. I wiecie co? I dlatego to takie jest inne. Posłuchajcie jego kazań na przystanku Niebo. Przystanek Niebo to jest taka grupa adwentystów, którzy odłączyli się od macierzystego zboru w Szczecinie, bo coś tam nie pasowało im. Nieważne jakie powody były, oddzielili się. No to oczywiście zostali wykluczeni, wyłączeni jako odstępcy, jako tam jacyś dziwolągi. A to są kochani ludzie. Mieli tam swoje okresy jakiegoś tam zagubienia. Ale wiecie co? To są kochani ludzie, którzy kochają Boga. Naprawdę kochają Boga. I Witek, który był kiedyś kaznodzieją w kościele adwentystów, musiał zrezygnować z jakichś tam przyczyn
zrezygnował, ale nie przestał być kaznodzieją Jezusa. No bo jeśli ktoś jest powołany, to jest powołany. Pracuje rękami teraz, jak apostoł Paweł buduje namioty, szyje namioty, tak? W budownictwie pracuje. Bo z wykształcenia jest inżynierem budowlanym, ale nie pracuje w tej sferze projektowej, tylko w wykonawstwie, jak rzemieślnik, jak zwyczajny rzemieślnik. Wiecie co? To jest niezwykłe. Ten człowiek po prostu wie, na czym życie polega i o co w tym wszystkim chodzi. I dlatego te jego kazania są takie niezwykłe. Przeczytam wam coś z drugiej księgi Kronik. Z 32 rozdziału, wiersz 24, od 24 wiersza czytam. W tych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował, bo nawiązuje cały czas do mojego raka, do mojej śmiertelnej choroby, bo ja śmiertelnie zachorowałem. W tych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował i modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał mu cudowny znak. Jednak Hiskiasz nie odwdzięczył mu się za wyświadczone dobrodziejstwo, gdyż jego serce wzbiło się w pychę. To też gniew Boży spadł na niego, na Judę i na Jerozolimę. Wtedy Hiskiasz ukorzył się za pychę swojego serca, on sam oraz mieszkańcy Jeruzalemu, tak iż za dni Hiskiasza nie spadł na nich gniew Pana. Wiecie co? Każdy z nas przechodzi pewnego rodzaju doświadczenia i testy. My jesteśmy testowani. Wiecie, przez kogo jesteśmy testowani? Jest taki tester, który nas testuje. To jest szatan, prokurator. On nas kusi do grzechu. Jak nas złamie i doprowadzi do grzechu, to potem robi wszystko, żebyśmy zginęli na zawsze, bo jemu zależy na tym, żebyśmy zginęli na zawsze. To jest coś, wiecie co, coś strasznego. Wielki bój, który się toczy i w którym mamy swój udział. Każdy człowiek z osobna, każdy. Czy jesteś Chińczykiem 15-letnim gdzieś tam w Chinach, czy jesteś Polakiem, czy Amerykaninem. Każdy z nas przechodzi wielki bój i jest testowany. Szatan przychodzi i testuje. Jak nie wiecie, jak on to robi, to przeczytajcie sobie pierwsze dwa rozdziały Księgi Hioba, tam wszystko jest napisane. Ale do tego Hiskiasza jeszcze wracam. Druga Królewska, 20 rozdział, przeczytam jeszcze o tym Hiskiaszu. I zobaczcie, co tutaj jest napisane. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego. Izajasz przyszedł do Hiskiasza. Chciałbym, żeby do mnie Izajasz przyszedł. Chociaż nie musi, bo to nie jest potrzebne. I rzekł do niego. Tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Tak mówi Bóg. Umrzesz, uporządkuj swój dom, umrzesz, a nie będziesz żył. Posprzątaj wszystko, poukładaj wszystko. Ja też tak miałem. Do mnie też Bóg przyszedł, tylko nie przez proroka Izajasza, tylko bezpośrednio mi do głowy mówił: Zbyszek, uporządkuj swoje życie, uporządkuj swój dom, bo umrzesz. No nie umieram jeszcze na razie, to znaczy umieram, ten proces umierania trwa. Nie wiem, czy będę uzdrowiony, czy nie. Ludzie mówią, że nie mam wiary, wyrzucają mi, że nie mam wiary. Nie, to są ludzie, którzy nic nie kapują, nic nie rozumieją. Ci wszyscy cudotwórcy i marzyciele, którzy chcieliby rozkazywać Bogu, modlić się i mówić, idź chorobo precz, raku, odejdź, odstąp od Zbyszka. To tak nie działa, to nie w ten sposób. Ja rozumiem nastawienie serca tych ludzi, którzy mi tak dobrze życzą, ale kochani, to nie tak działa. Musicie być świadomi tego, że to nie tak. No i mu powiedział, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy. Ach, Panie, wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w swoich oczach.
Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo Pana następującej treści. Wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu. Tak, tak mu powiedz. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego praojca. Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Otóż uleczę cię. Trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Dodam też do twojego życia 15 lat i wyrwę ciebie i miasto z mocy ręki króla Asyryjskiego i to miasto z mocy ręki króla Asyryjskiego i osłonię to miasto przez wzgląd na ciebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę. Następnie Izajasz polecił. Przynieście placek z fig, a gdy przyniesiecie i położycie go na wrzód, zagoi się. Hiskiasz zaś zapytał Izajasza, jaki jest znak tego, że Pan mnie uleczy, a ja wstąpię trzeciego dnia do świątyni Pana? A Izajasz powiedział, taki będzie dla ciebie znak od Pana, że spełni Pan słowo, które wypowiedział. Czy cień ma posunąć się o 10 stopni, czy cofnąć się o 10 stopni? Hiskiasz odpowiedział, to łatwe dla cienia posunąć się o 10 stopni. Nie, niech raczej cień cofnie się o 10 stopni. Zawołał wtedy prorok Izajasz do Pana i ten sprawił, że cień cofnął się o 10 stopni wstecz na schodach Achaza, z których już zszedł. Wyobrażacie sobie coś takiego, taką sytuację? On wybucha wielkim płaczem, bo tak bardzo chce żyć. No bo nie nażył się jeszcze. Może młody był, nie wiem. Był bardzo bogaty. Miał wielkie bogactwo. I jak przyszli do niego królowie babilońscy, bo kurde, no cofnął się cień, słońce się cofnęło. Cień zegara, który normalnie posuwa się zawsze w tą stronę, cofnął się o 10 stopni. I wszyscy to zauważyli. Wszyscy, cały świat. Och. I przyszli do niego. Przyszła delegacja. I druga królewska, 20 rozdział, jeszcze przeczytam kawałek, od 12 wiersza czytam dalej. W tym czasie wysłał Merodach Baladan, syn Baladana, król babiloński, do Hiskiasza list z upominkiem, ponieważ słyszał, że Hiskiasz chorował. Hiskiasz wysłuchał posłów i pokazał im cały swój skarbiec. Srebro i złoto i wonności, i drogocenne olejki i zbrojownie. W ogóle wszystko, co znajdowało się w jego skarbcach. Nie było takiej rzeczy, której by Hiskiasz nie pokazał w domu, w swoim domu, w całym swym władztwie. Wtedy przyszedł prorok Izajasz do króla Hiskiasza i zapytał go, co powiedzieli ci mężowie i skąd przyszli do ciebie? A Hiskiasz odpowiedział, przyszli z dalekiej ziemi, z Babilonu. Pytał wtedy dalej, a co widzieli w twoim domu? Wiecie, o co on pytał? Myślę, że prorok pytał, czy pokazałeś im Boga? Boga, który cię uleczył, który dał ci znak, cofnął słońce. Czy pokazałeś im tego Boga? Zobaczcie, co on mówi. On dalej drąży, pyta. Pyta wtedy dalej, a co widzieli w twoim domu? Hiskiasz odpowiedział, wszystko, co jest w moim domu, widzieli. Nie było takiej rzeczy, której bym im nie pokazał w moich skarbcach. Wtedy Izajasz rzekł do Hiskiasza, słuchaj słowa Pana. Oto idą dni, że wszystko, co jest w twoim domu i wszystko, co nagromadzili twoi ojcowie, do dnia dzisiejszego zostanie zabrane do Babilonu. A tu nic nie pozostanie, mówi Pan. To nie, Bóg złośliwie tego nie zrobił. Wiecie co, to Hiskiasz w głupocie swojej, zamiast przedstawić Boga, zamiast chwalić Boga za wszelką cenę, na wszystkie możliwe sposoby, to przepraszam za słowo, ale ten baran pokazywał wszystkie skarbce. Zobaczcie, czym on żył tak naprawdę. Jego pobożność, ona była jakaś tam, ale to nie była głęboka pobożność, to nie była głęboka więź z przyjacielem, jakim jest Bóg. Jeżeli Bóg nie jest twoim przyjacielem, tylko się go boisz, lękasz się, prosisz go o wiele rzeczy, bo jest wszechmocny. Okej, ale to nie to. Bóg ma być twoim przyjacielem. Jezus ma być twoim bratem.
ma być kimś najbliższym Tobie, ma być kimś Ci tak bliskim, że pierwsze, na co będziesz wskazywał, to jest On. Wiecie co? Ci ludzie na przystanku niebo, ci dziwni ludzie, którzy odeszli od Kościoła Adwentystów, znaczy oni odłączyli się od zboru, oni nie odeszli od Kościoła Adwentystów, od adwentyzmu, oni zostali wyrzuceni, wykopani. Ci ludzie żyją Chrystusem tak bardzo, zresztą poglądajcie sobie, ich nabożeństwa składają się z części uwielbienia. Tam nie ma takiego badania, studiowania Biblii w sobotę. Oni zachowują szabat oczywiście. Oni studiują Biblię w tygodniu. Spotykają się kilka razy. To są małe grupy, gdzie spotykają się kilka razy w tygodniu i tam badają Biblię, studiują Biblię. Ale w sobotę chwalą Boga. Piękne to jest. W sobotę dzielą się myślami, dzielą się doświadczeniami. W sobotę jest, ktoś przychodzi i usługuje słowem. Fajny zbór, fajna grupa. I wiecie co? I ona rośnie. Ci ludzie, jak słuchałem doświadczeń ludzi, którzy tam przyłączyli się do tego zboru, to byłem w szoku. Oni nie chodzą i nie krzyczą o Bogu. Tu ulotki, rozdajemy książki. Nie. Oni modlą się o ludzi i Bóg przydaje do tego zboru. To jest niepojęte dla mnie. No i jak Izajasz to powiedział wszystko Hiskiaszowi, że wszystko się zawali i tak dalej. Wtedy Hiskiasz rzekł do Izajasza, a jeszcze wcześniej. A z Twoich wnuków, którzy od Ciebie będą pochodzić, z Ciebie zrodzonych, wybiorą niektórych, aby zostali podkomorzymi w pałacu króla babilońskiego. Czyli on mu mówi, że prorok powiedział, chłopie, wszystko zawaliłeś. Zamiast Boga wynieść, wywyższyć, to Ty wywyższyłeś skarby swoje. Diabła wywyższyłeś tak naprawdę. Bo to jest, wiecie co? To jest bałwochwalstwo, pokładanie ufności w skarbach, w złocie, w pieniądzu, w majątku. To jest bałwochwalstwo. Biblia to nazywa bałwochwalstwem. I Hiskiasz tutaj okazał się potwornym bałwochwalcą. I dlatego diabeł powiedział, on jest mój. Boże, on jest mój. On nie jest Twój. Ty go uzdrowiłeś, okej, okay, no dobra, dałeś mu to, ale on jest mój. Wtedy Hiskiasz rzekł do Izajasza, dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś, pomyślał bowiem, czemu nie? Wszak za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo. Co za baran, wiecie co? On mówi, dobrze powiedziałeś Izajaszu, w porządku, jest okej, okay. Super. Bo pomyślał za moich dni to. To nie przyjdzie nieszczęście. I spoczął Hiskiasz ze swoimi ojcami, a władzę królewską po nim objął Manases, jego syn. Przeczytajcie historię Manasesa, największego barana w Izraelu, jaki był, który własnego syna złożył w ofierze dla... Ach, zobaczcie, co pisze. 21.6. Również syna swego oddał na spalenie, uprawiał wróżbiarstwo i czary. Ustanowił zażegnywaczy i wróżbitów i wiele złego uczynił w oczach Pana. Postawił też posąg Aszery. Ach, no wiecie co, ja czasami nie mogę tego czytać, co ten baran zrobił. Ale będzie w niebie. Dacie wiarę? Ten facet tak zepsuty, zdeprawowany, ten głupol będzie w niebie. Wiecie dlaczego? Bo zdał sobie sprawę w pewnym momencie z całej swojej głupoty i nawrócił się. I wyznał to wszystko Bogu. Wyrzucił to wszystko z siebie i przyjął darmowy dar zbawienia. Także jeżeli ty jesteś takim baranem, cepem, jeżeli ty jesteś tak głupim człowiekiem, który spaprał sobie całe swoje życie, wszystko schrzaniłeś, to wiecie co? To Bóg i tak jest dobry. Bóg kocha człowieka. To jest coś niemożliwego. Bóg kocha człowieka do tego stopnia, że wybaczy wszystko. Każdy grzech będzie wybaczony. Każde
Każda podłość, wszystko co najgorsze zrobiłeś, wszystko będzie wybaczone. Wiecie, co nie będzie wybaczone? Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Niektórzy mówią, nie wierzysz w trzecią osobę bóstwa, to nie będziesz miał wybaczone. To nie tak działa. Wierzę w trzecią osobę bóstwa, tak powiem, ale to nie jest trzecia osoba. Wierzę w Ducha Świętego, w Jego moc przekonywania do grzechu. To jest Duch Boży, który przekonuje świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. I kiedy Manases w jakichś okolicznościach Bóg wwiercił się do jego umysłu, do jego serca i pokazał mu całą głupotę jego życia. I on jak zdał sobie sprawę z tego, to powiedział, Boże, co ja zrobiłem? Boże, co ja zrobiłem? To jest jak ten łot na krzyżu, który wisiał przybity obok Jezusa i obok tego drugiego bandyty. Jak tamten drugi urągał Jezusowi, to ten mówi, przestań, przestań, my słusznie tutaj wisimy. Ale on, co on jest winien? On jest święty Boży i pyta się, Jezu, wspomnisz na mnie? Wspomnij na mnie, gdy będziesz u Ojca swego. Jezus mówi, tak, tak, będziesz ze mną w raju. I wiecie co, to są... Przeczytam wam końcówkę jeszcze o Manasesie z drugiej księgi Kronik. Bo tu jest w 33 rozdziale wymienione wszystko, co spaprał, co ten facet napsuł, wszystko. I pisze tutaj tak w 18... w 17 wierszu. Jednak lud nadal składał krwawe ofiary. To jest 17 wiersz 33 rozdziału drugiej księgi Kronik. Jednak lud nadal składał krwawe ofiary na wzgórzach, lecz tylko dla Pana swego Boga. Pozostałe zaś sprawy Manasesa, jego modlitwa do Boga i słowa jasnowidzów przemawiających do niego w imieniu Pana Boga Izraela spisane są w dziejach królów izraelskich. Modlitwa jego zaś i to, jak go Bóg wysłuchał i cały jego grzech i występek oraz miejsca, w których powznosił świątynki i poustawiał aszery i posągi przed swoim ukorzeniem się zapisane są w dziejach jego jasnowidzów. I spoczął Manases ze swoimi ojcami i pochowano go w jego pałacu. Władzę zaś królewską po nim objął Amon jego syn. No i oczywiście Amon też czynił to, co złe w oczach Pana. Ale wiecie co, Manases gdzieś obudził się, ocknął się, wyznał i został uratowany. To jest nadzieja dla największego głupola i grzesznika, że jeśli przyjdziesz do Boga i uwierzysz w to, że Bóg jest miłością, że Cię kocha i że chce zrobić dla Ciebie wszystko, to gniew Boży Cię nie dopadnie. To się tak nazywa gniew Boży. Wiecie co? Miłość Boża dla grzesznika, który jest nienawrócony, jest gniewem, jest czymś strasznym. To tak jak słońce, ultrafiolet dla bakterii jest zabójczy. Zabija bakterie. No i tak wyglądała sprawa Hiskiasza. Został uleczony, uzdrowiony. Fajnie miał ten facet. Ale wiecie co? Niektórzy mówią, walcz, bij się o życie. Okej. To jest dobre i właściwe. Ale tutaj pokażę wam jeszcze jedną historię. I chciałbym, żebyście zobaczyli, czy to jest druga Samuela. Zaraz zobaczymy. Chyba nie. Chyba dalej to jest. Wiecie co, wyrzucam sobie to, że nie znam Biblii tak jak Świadkowie Jehowy, że nagle... przekręca sprawę tu, czy tam i już. Już moment, jeszcze chwilkę. Wiecie co, zatrzymam. Nie będę zatrzymał, za daleko jest.
Szukam proroka Elizeusza, mojego ulubionego proroka. Facet był niesamowity. O! 13 rozdział drugiej księgi królewskiej. I tutaj jest mowa o Joaszu. Królu izraelskim, który bał się najeźdźców Aramejczyków. No niestety, no, zawsze są wrogowie. Wiecie, co diabeł robi wszystko, żeby najeżdżać na każdy naród, na każdego człowieka. Naprawdę wszystko chce uczynić, żeby zniszczyć, zabić. Tak jak w tej chwili Putin najechał na Ukrainę. 13 rozdział, 14 wiersz czytam. Gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć. Widzicie, co tu pisze? Gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, udał się do niego Joasz, król izraelski, i płacząc nad nim, rzekł: ojcze mój, rydwanie Izraela i konnico jego. Wiecie co? Elizeusz był niesamowitym facetem. Pokażę wam taką króciutką historyjkę, która się kiedyś tam zdarzyła. To jest druga księga królewska. Zobaczcie, jakim człowiekiem był Elizeusz, jakie miał zrozumienie Boga. Druga księga królewska, 6 rozdział. To jest, same cuda są opisane, które przez ręce Elizeusza się dokonywały. Od 8 wiersza czytam. Ilekroć król Aramu prowadził wojnę z Izraelem i po naradzie ze swoimi dostojnikami powiadał: w tym, a w tym miejscu stanę obozem, mąż Boży wysyłał do króla izraelskiego wiadomość: wystrzegaj się, aby ciągnąć tamtędy, gdyż tam obozują Aramejczycy. Bóg po prostu Elizeuszowi mówił i Elizeusz do króla izraelskiego wysyłał wiadomość i mówi: wystrzegaj się. Posyłał więc król izraelski na to miejsce, o którym mu oznajmiał mąż Boży, ostrzegając go nie raz i nie dwa, i miał się tam na baczności. Rzecz ta oburzała króla aramejskiego. Wiecie co, no bo kurde, on myśli, no to mamy szpiegów, no mamy wtykę jakąś. No co próbuje tych Żydów gdzieś tam ugryźć? To oni wszystko wiedzą, są przygotowani. No muszę mieć wtykę. Rzecz ta oburzała króla aramejskiego, zwołał więc swoich dostojników i powiedział do nich: czy nie możecie mi donieść, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? Kto tu jest szpiegiem? Wtedy jeden z jego dostojników rzekł: nikt, panie mój królu, lecz prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz, przepraszam, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej. Widzicie, co mu mówi? Jeden z tych dostojników wiedział, że Elizeusz wszystko wie. Że Bóg współpracuje z Elizeuszem i z Izraelem i dlatego go przestrzega. On odpowiedział: idźcie, a wybadajcie, gdzie on przebywa, a ja wyślę ludzi i każę go pojmać. I doniesiono mu: oto jest w Dotanie. Wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska. Wiecie co, na jednego Elizeusza. No diabeł tak robi właśnie. I znaczny oddział wojska, i ci wyruszywszy nocą otoczyli miasto. Cały, wiecie co, masa ludzi otoczyła miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? Wiecie co, no wychodzi rano, nie wiem, piąta, czy która tam już świtało. No chłopak chciał się pewnie wysikać gdzieś, bo nie mieli łazienek, tak jak my mamy dzisiaj. Nie każdy miał, bardzo bogaci mieli. I patrzy, a tu dookoła jesteśmy otoczeni wojskiem. Patrzy w lewo, prosto, w prawo. Dookoła, przepraszam, coś niedotleniony jestem, okno mam. Muszę zacząć ćwiczyć, zaraz po nagraniu będę ćwiczył. I jak postąpimy? A on odpowiedział: nie bój się,
Bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz mówi, spoko, spokojnie. Tu, zobaczcie, tu Rosja naciera na Ukrainę, a może na Europę całą, może uderzy na całe NATO, wojna atomowa. A Elizeusz mówi, spokojnie, spokojnie. Więcej jest z nami niż z nimi. Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy. Panie, otwórz oczy jego, aby przejrzał. I otworzył oczy sługi. I przejrzał. A oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Czyli widzicie, tu jest Elizeusz z sługą. Tutaj dookoła na wzgórzach pełno tego wojska aramejskiego. Ale między tym wojskiem aramejskim a Elizeuszem masa, armia potężna, wiecie co, F-16, 32, F-79. Wszystko. Takie wojsko, że hej. Wozy ogniste. Kurczę, co to jest, co to są wozy ogniste? On to zobaczył i nogi mu się ugięły. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowy, dotknij ten lud ślepotą. Zobaczcie, on zachowuje spokój, tylko prosi. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. Nagle oni nic nie kapują. Wtedy Elizeusz rzekł do nich, to nie ta droga i nie to miasto. Pójdźcie za mną, a ja zaprowadzę was do męża, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. Wiecie co, całą tą armię, tych wszystkich ludzi, zaprowadził do Samarii. Gdy zaś weszli do Samarii, Elizeusz rzekł, Panie, otwórz ich oczy, niech widzą. Wtedy Pan otworzył ich oczy i ujrzeli, że są w samym środku Samarii. W samym środku Izraela. Gdy zobaczył ich król izraelski, zapytał się Elizeusza, czy mam kazać wyciąć ich w pień, ojcze? No dał im na patelni, po prostu dał im całą tą armię do środka i pytał, mam ich wyciąć? A on odpowiedział, nie wycinaj ich w pień. Czy wycinasz w pień tych, których bierzesz do niewoli swoim mieczem i swoim łukiem? Postaw raczej chleb i wodę przed nimi. Niech jedzą i piją, a potem idą do swojego Pana. Zgarnij im węgle rozżarzone na głowę. Dobrem odpłać za zło. Zrób coś takiego, co im się w głowie nie mieści. Niech zwariują. Kazał więc przygotować dla nich wielką ucztę, a gdy się najedli i napili, odprawił ich, oni zaś poszli do swojego Pana. I zobaczcie, co tu pisze. I odtąd Aramejczycy już nie wyruszali na upieszcze wyprawy do ziemi izraelskiej. Rozumiecie, co to znaczy sąd Boży? Rozumiecie, co to znaczy gniew Boży? Tutaj się dokonał Boży gniew. Miłość dotknęła tych ludzi. Oni zwariowali. Zwariowali. Wrócili do swojego króla i opowiedzieli, co się stało. Przecież oni mieli nas na patelni. Dosłownie mogli nas wyciąć w pień. Jednym ruchem. Bo byliśmy w samym środku królestwa. I król zrozumiał. Oj. No, nie będziemy nawet czytali tych. Wiecie co? Te wszystkie historie są tak niezwykłe. To są historie, żywe historie żywych ludzi. To nie są legendy i podania, jak was uczą w kościołach, w wielu kościołach katolickich najbardziej, bo w protestanckich to jeszcze tam mówi się, że no tak, tak było, pewnie tak było. Ale nie przenosi się tego na grunt dzisiejszy. Mało kto przenosi to. No próbuje to Radek teraz robić, Radek Siemiak. Słucham jego wykładów, jego kazań. No jeszcze mu brakuje, jak się nawróci do Boga i zobaczy, świętość Bożego Zakonu, świętość Bożego Prawa, to może będzie to taki apostoł Paweł, który pobudzi w Polsce protestantyzm do tego stopnia, że ludzie, wiecie co, pójdą za Chrystusem. Nie wiem, jak się adwentyści zachowają w tym czasie, czy nie będą ich atakować i przeklinać. Nie wiem. A może Bóg oczyści już adwentyzm w tym czasie i wygoni, wiecie co, zbierze konkol, który tam jest i zostawi samą pszenicę. Może tak będzie. Nie wiem, zobaczymy.
No w każdym razie wracamy do Elizeusza. Gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, udał się do niego król Joasz. Elizeusz nie walczył z Bogiem. Panie, Boże, jeszcze 15 lat, a może 20. Boże, ja chcę jeszcze zobaczyć tyle tego świata. Nie, nie walczył. Może dlatego ja tak nie walczę. Niektórzy mają mi to za złe, że ja nie bronię się aż tak. Nie, ja powiedziałem, Boże, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Ja nie wiem, czy mam wyzdrowieć. Co jest lepsze dla mnie, bo mogę popaść w pychę jak ten baran Hiskiasz i zrodzić gdzieś, no w cudzysłowie, bo pewnie już nie zrodzę, Manasesa, jeszcze gorszego drania, który na manowce wywiedzie cały naród. Nie upieram się zachłannie przy tym. Oczywiście robię wszystko, co powinienem robić. Biorę teraz nawet suplementy Artemisia annua. To jest bylica roczna ze Stanów Zjednoczonych. Sponsor mnie zasponsorował. Piękny człowiek. Biorę te leki. Może mnie postawią na nogi. Jeszcze coś tam, bo to jest jakiś silnie rakobójczy lek. Suplement, to jest suplement diety, nie lek, bo lek to by FDA by w ogóle nie wypuściło tego ze Stanów Zjednoczonych. Farmacja jakby się dowiedziała, że to lek, że to leczy, to jej. I wiecie co? I Elizeusz był człowiekiem absolutnie wiarygodnym. Absolutnie. On w każdym calu był prawdziwy, wiarygodny. I jak Joasz do niego przyszedł, ja już o tym mówiłem, ale powtórzę to jeszcze raz. Jak Joasz do niego przyszedł, to on przyszedł dlatego, że on miał gacie pełne strachu, bo Elizeusz był dla niego rękojmią bezpieczeństwa. Bo sam Joasz nie miał relacji z Bogiem. On był królem, on dbał o to, żeby być królem. Dbał o kasę, o spichlerze, o swoje kobiety, żony, o te rzeczy królowie dbają. Ale pokażcie mi króla, który dba o relacje z Bogiem. Jeden był taki. Naprawdę jeden, Dawid. No i jest król królów i pan panów, to jest Jezus Chrystus. Wzór niedościgniony. Ale Joasz był głupim królem. Po prostu głupim. I zobaczcie, dalej ta historia przedstawia coś takiego. Wtedy rzekł do niego Elizeusz, przynieś łuki i strzały. I przyniósł do niego łuki i strzały. A potem rzekł do króla izraelskiego, połóż swoją rękę na łuku. Położył więc swoją rękę. Wtedy Elizeusz złożył swoje ręce na rękach króla. Elizeusz położył swoje ręce na rękach króla. Wiecie co? Królewskich dłoni się nie dotyka. To nie jest tak. Jak wy idziecie gdzieś tam na spotkanie, do sklepu, spotykacie kumpli, to wszyscy się witają z wami, tak, klepiecie się po rękach, ale królewskich dłoni się nie dotyka, o nie. I Elizeusz kładzie swoje ręce, swoje zmęczone, umierające ręce, być może też takie wysuszone jak moje, może takie żółte, od kurkumy, to nie są od uszkodzonej wątroby, nie. Kładzie na rękach króla, przekracza pewną granicę intymności. To jest niesamowite, bo Joasz jako król, to wiecie co, był chroniony, zawsze dystans, a on kładzie swoje ręce na rękach króla. On w ten sposób mu mówi, nie bój się. Twoje ręce są na łuku, ale są dłonie, które są na twoich rękach, to są dłonie Boga, Jahwe. Bo ja umrę za chwilę, ale On jest nad tobą. Tutaj tego nie pisze. To jest mowa ciała, to jest pewien teatr. Bóg bardzo często posługuje się teatrem, rebusami rozmaitymi. A tutaj, wiecie co, poprawia mi się trochę, bo rzeczywiście podnoszę się, dźwigam, tylko ta skóra wisząca, okropna. Ale to jest z zaniedbania, byłem po prostu tłusty, ważyłem 100 kg ponad, okropność. Tak zaniedbałem to, no dlatego załapałem raka, bo diabeł mówi, zobacz, on żre jak świnia i ja mu dam raka, zaflancujemy mu raka. No i mi zaflancował raka. No i co Pan Bóg może na to zrobić? Jak ja byłem obżercą i takim, wiecie co, apetytem się kierowałem, a nie rozsądkiem i mądrością. Teraz jestem mądry, bo nie mogę inaczej.
bo teraz jem pokarmy kosmitów, czyli tabletki, jakieś tam rozmaite suplementy. No jedzenie, no fajne jedzenie jadam. Nie wiem, gdzie, jak to wstawić na YouTube'a, żeby to było widoczne. Po prostu nie znam się na tym, ale mogę wam pokazać moje śniadanie. Ostatnio to moja żona kwiaty dosłownie pozrywała, kwiaty ziół. Jak pięknie ta miska wygląda, jakie to smaczne było wszystko. Spróbuję gdzieś to. Na Facebooku umieszczę to zdjęcie. Oto zobaczcie sobie na moim kanale na Facebooku. Chociaż tam trudno się czasami przebić, bo tam wiecie co, wojny religijne się odbywają. Bo jak ja mówię, że nie wierzę w Trójce, to natychmiast krucjata jakaś się odbywa. Wszystkie armaty są wydobywane. Nie dają mi spokojnie umrzeć z moim sposobem widzenia Boga, który jest, wiecie co, którego nie da się wyobrazić. Dlatego Bóg dał przykazanie drugie. Mówi, nie rób sobie podobizny żadnej, chłopie, nawet sobie nie wyobrażaj. Ale mędrcy oczywiście, nasi najmądrzejsi mędrcy, począwszy od tych z IV wieku katolickich, papieskich, wymyślili, że Bóg jest, to są trzy głowy. I tak jest. No i dzisiaj też tak ludzie wszyscy wierzą, bo pisze, że Jezus mówi, że tam pośle wam ducha i tak dalej. Nie wiem, ja to widzę inaczej. I położył swoje ręce na rękach króla. Potem rzekł, otwórz okno na wschód. A na wschodzie był Aram, Aramejczycy. A gdy otworzył, rzekł Elizeusz, strzelaj i wystrzelił. A ten rzekł, strzała zwycięstwa od Pana i strzała zwycięstwa nad Aramem. Pobijesz Aramejczyków pod Afek doszczętnie. A on mu odpowiada na jego potrzebę. Stary, to jest strzała zwycięstwa. To, czego się boisz, to ty butem go tutaj przydepniesz i on będzie twoim lennikiem i twoim poddanym. Nie bój się. To jest strzała zwycięstwa od Pana. Daje mu zapewnienie. Przecież on po to przyszedł. Następnie rzekł. I teraz go sprawdza. Elizeusz go sprawdza. Następnie rzekł, zabierz strzały. A gdy zabrał, rzekł do króla izraelskiego, uderz nimi o ziemię. Uderz tymi strzałami o ziemię. Wiecie co? I on tak, no załóżmy, to są te strzały, nie? To jest akurat, dobra, paczka na muchy. Uderz nimi o ziemię. No i on zastanawia się i... No uderza. I uderzył 3 razy, a potem przestał. Wtedy rozgniewał się mąż Boży na niego i rzekł, należało 5 albo 6 razy uderzyć. Wtedy byś pobił Aramejczyków doszczętnie, lecz teraz tylko 3 razy pobijesz Aramejczyków. Co on mówi? O co ma pretensje do niego? No nie powiedział mu, że ma 6 razy uderzyć, tylko mówi, uderz o ziemię. O co tu chodzi? Wiecie co? Gdyby Joasz przyjął to proroctwo do serca, Boże, dałeś mi zwycięstwo. To gdyby Jasz był murzynem, który uwierzył w to, to jak się murzyn zachowałby? Wziąłby te strzały i zwycięstwo, mamy zwycięstwo od Pana! Całe serce zaangażowane w słowo od Pana. Całe serce. Ale dzisiaj chrześcijanie to są tacy jak Joasz. Wykonują polecenia. A jak coś im nie wyjdzie, przychodzą na przykład, modlą się nade mną, Panie, ale nie wychodzi im to, mówią, o kurczę. Albo ja mam kiepską wiarę, nie, to chyba on jest niewierzący. To chyba on nie wierzy. Wiecie co, jeżeli wchodzicie w relacje z Bogiem i przeżywacie doświadczenie jakieś, wchodźcie cali. Całkowicie wchodźcie w to. Dostaliśmy tą dziewczynę z Ukrainy. Lienkę naszą. Olena. Iwonka pojechała po nią do Szczecina. Przyjechała taka szczęśliwa. Wow, mamy człowieka, którego możemy uratować. Mamy człowieka, z którym możemy się podzielić tym, co mamy.
Wow, jakie to niezwykłe. I ona taka szczęśliwa przyjechała. Jak Lena tu weszła, ja zobaczyłem jej twarz, taka zmieszana była, taka niepewna. Ale wiecie co, zobaczyłem blask w jej oczach, jakąś radość, bo tu się mówi po rosyjsku w tym domu. Bo w Niemczech, gdzie wylądowała, przeżywała dramat. I wiecie co? I jej powiedziałem, Lena, jak ja się cieszę, że jesteś z nami. Jak ja się raduję. Jak ja raduję się, że to jest z nami. I ona się uśmiechnęła. Pięknym, promiennym uśmiechem. Ach, jejku. Wchodźcie cali w doświadczenie. Ja jestem w tej chwili w doświadczeniu raka. Jest to trudne doświadczenie, bo rzeczywiście, wiecie co, moje nogi to takie kłody dwie leżą, w ogóle mnie nie słuchają. Iwonka mnie dzisiaj ugryzła w palec, duży palec u nogi. No tak po prostu mówi, dawno cię nikt nie gryzł, dawno mnie nikt nie gryzł, ale ja tego nie poczułem. Kiepska sprawa, obumierają nerwy, nie poczułem. Nogi moje są kompletnie bezwładne, nic nie słyszą tego, co ja im mówię. Rusz się w tą stronę albo w tą, wygnij. Nic, zero. Zero komunikacji. Dbajcie o swoje zdrowie. Wiecie, jakie to jest straszne, jak ta maszyna, jak gdzieś te przewody tam zostaną zerwane. Masakra. Dbajcie o zdrowie. Mówię to moim synom. I wiecie co? I to doświadczenie tego króla z prorokiem, który miał umrzeć na chorobę, na którą zachorował, niewiele mu dało. Naprawdę niewiele. Bo w 20 wierszu pisze, potem Elizeusz umarł. Umarł. Przestał żyć. Nie poszedł do Pana, bo niektórzy, wiecie co, protestanci mówią, poszedł do Pana. Nie. Umarł. Zniknęły jego myśli, wszystko zniknęło. I pochowano go. Następnego roku wtargnęły do kraju moabskie oddziały najezdnicze. Zdarzyło się, że gdy chowano jakiegoś człowieka, zauważono, że właśnie nadciąga oddział najezdniczy. Rzucono wtedy tego człowieka do grobu Elizeusza, a gdy ten człowiek dotknął zwłok Elizeusza, odzyskał życie i wstał o własnych siłach. Wiecie co, Bóg jest takim numerantem. Kocham Boga i Jego poczucie humoru. Trupa wrzucili, trup dotknął zwłok Elizeusza i nagle trup ożył. No niesamowite. Niesamowite. No i ta historia tam dalej się odbywa. Możecie poczytać. Dlaczego to się stało? Bóg udowodnił w ten sposób, że to, co Elizeusz mówił, jest absolutną prawdą, że On za tym wszystkim stoi. Nasze życie czy nie życie, śmierć, to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma tylko Bóg, który za tym wszystkim jest. I to jest piękne. Wiecie co? To jest piękne, że możemy mieć pewność w sytuacji największej niepewności. Dzisiaj rozmawiałem z moim lekarzem, który chce mi nieba przychylić. Wiecie co? No, bo potrzebuję wózka specjalistycznego. No niestety ja jestem porażony od dołu całkowicie. I żeby wyjść na dwór, to muszę być w pozycji takiej półleżącej. No tak jak teraz na przykład siedzę. I za długo w tej pozycji nie wysiedzę. Muszę później mieć możliwość położenia się. Do tego jest potrzebny specjalistyczny wózek. I on mi załatwia, kurczę, nie wiem, jak on to robi. Załatwia mi teraz taki wózek. Najpierw mnie znieczulił, dał mi możliwość komfortu życia bez bólu. Mam ten komfort w tej chwili. I jest ze mną ten facet. I wiecie, co on jeszcze powiedział? Bo on tutaj z nami rozmawiał, półtorej godziny rozmawialiśmy o Bogu razem. I powiedział, wie pan co, ten człowiek, którego numer panu prześlę, to jest też człowiek wierzący, taki dobry. Kurczę, spotykam na mojej drodze takich dobrych ludzi, katolicy, cudowni ludzie. Oni nie rozumieją pewnych kwestii biblijnych, bo nie czytają, bo to, ktoś im wmówił, że to jest dla księży, to jest dla teologów. Taką bzdurę, takie kłamstwo diabeł rozsiał, że coś strasznego.
Ale Bóg ma swój lud wszędzie. Wszędzie ma swój lud. Nawet jeżeli ci ludzie nie rozumieją tych spraw związanych z Biblią i związanych z tą całą historią świętą. Oni będą przestraszeni, będą przerażeni, ale wielu z nich się nawróci, tak jak Manases. A jeżeli idą za Bogiem, słyszą ten głos i jak to my mówimy, są dobrymi ludźmi. Dlaczego są dobrymi ludźmi? Niektórzy chcą być dobrymi ludźmi, żeby do nieba wejść. Nie wejdą. Ale niektórzy są dobrymi ludźmi, bo serce im mówi, to jest takie piękne być dobrym człowiekiem. Bądź dobrym człowiekiem. To jest po prostu takie piękne. I oni słyszą głos Ducha Świętego. I oni się zachowują tak, jakby przyjęli tą ofiarę, gdyby o niej wiedzieli. Oni nie wiedzą o niej, bo im ktoś wmówił, że trzeba iść do kościoła i tam opłatek na język przyjąć, że to jest ciało Jezusa. No są te brednie średniowieczne, przepraszam, że tak nazywam, bo to są brednie średniowieczne, powymyślane przez bezbożnych ludzi, którzy nie czytają Biblii, nie studiują i nie rozumieją i wmawiają potem to ludziom, którzy nie czytając Biblii też jeszcze głupsi są w tych sprawach. Ale Bóg na szczęście ma swój sposób oceny i będzie to robił po swojemu. Także tutaj nic nam do tego nie nam sądzić. Będziemy zdumieni w wieczności, jak będziemy oglądali. Spotkam Hessa, Rudolfa Hessa, tego oprawcę. Spojrzę mu głęboko w oczy, ale wiecie co, zobaczę tam. Zobaczę szczęście i radość w oczach tego człowieka, który odkrył bestialstwo w sobie, ale odkrył miłość w Bogu. Odkrył dobroć i piękno w Bogu. I wyznał to bestialstwo, wyrzucił z siebie to, a Bóg powiedział, jest okej. Jest okej. Moja krew jest wystarczająca. I takich ludzi będzie bardzo dużo. Chciałem się z wami podzielić właśnie tym, że ja nie jestem człowiekiem i nie spodziewajcie się, że będę człowiekiem kurczowo trzymającym się życia i walczącym za wszelką cenę Boga. Boże, Boże, Ty musisz żyć. No mam takich ludzi, którzy mi tam piszą, że Ty musisz żyć, Ty możesz żyć, 120 lat, 150 lat możesz żyć, jak orły, możesz się odnawiać. Tak, są te mechanizmy, to jest wszystko piękne i dobre, ale my żyjemy, ja żyję w rzeczywistości wielkiego boju. Wielki bój dobra ze złem, gdzie szatan przychodzi do Boga i mówi, a dotknij go tylko. A tylko go dotknij, to zobaczysz, czy nie będzie ci zło rzeczył w oczy. A zobaczysz całą jego rodzinę, jak stracą wiarę w ciebie. Zobaczysz. I być może diabeł wystawił mnie na takie urągowisko, na taką próbę. Nie wiem tego. To jest coś, czego nie wiem, bo nie mam wglądu. Ja mam tylko przez Słowo Boże wgląd w tą rzeczywistość niewidzialną i Bóg mi objawia to. Ja mogę Mu ufać i mogę Mu powiedzieć, Boże, okej, wchodzę w to. Cokolwiek by to nie było, wchodzę w to, bo Ty jesteś godny tego, żebym ja poniósł to. To cierpienie, tą ofiarę. Ty jesteś wart tego, bo Ty dla mnie tyle zrobiłeś. Boże, Ty mi tak błogosławisz. Wiecie co, ja mam takie błogosławieństwa każdego dnia. Nie uwierzycie, ale każdego dnia. Bóg pokazuje mi w takich rzeczach, jejku. Ale chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię, czyli zamykam ten temat mojego umielania, a chciałbym dotknąć jednej kwestii drugiej śmierci, bo rozgorzała dyskusja, ludzie się kłócą o drugą śmierć. Ludzie, którzy nie rozumieją w ogóle, o czym Biblia mówi, kiedy wspomina drugą śmierć i co to znaczy, że Jezus zakosztował drugiej śmierci. Nie znajdziecie takiego zdania w Biblii, że zakosztował drugiej śmierci, tylko znajdziecie zdanie, że zakosztował śmierci za każdego. Co to jest druga śmierć? Witek Krupa, to do ciebie.
takie fajne wideo nagrałeś. Takie fajne pół godziny. Wysłuchałem cię z wielką radością. Tak spokojnie mówisz, przekazujesz to, co wiesz. I to jest dla mnie czyste i klarowne. I masz rację. Śmierć to jest śmierć. Kiedy człowiek umrze, wchodzi w śmierć, w stan niebytu, nieistnienia. Śmierć to jest śmierć. Ale czym się różni pierwsza śmierć od drugiej śmierci? No bo Biblia wyraźnie zaznacza, że będzie druga śmierć. Księga Objawienia mówi o tym, co to jest druga śmierć. Objawienie 20, 14. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeśli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Czyli druga śmierć go spotka. W 20 rozdziale Objawienia pisze tak. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. Czyli przy przyjściu Chrystusa ożyli, zmartwychwstali wszyscy ci, którzy są przeznaczeni do życia. Natomiast inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. Czyli będzie 6000 lat historii świata się skończy. Potem będzie szabat we wszechświecie. 7000-lecie. I on pisze tutaj tak, Jan. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Przepraszam Was za te wszystkie jakieś takie dziwne rzeczy, które się ze mną dzieją. Ja myślę, że z każdym tygodniem może być więcej takich dziwnych rzeczy, aż któregoś dnia nie nagram filmiku, bo już nie będę w stanie, bo będę jedną wielką czkawką albo jednym wielkim ziewaniem. Albo gdzieś przerzut będzie do mózgu, coś mi się zrobi i już się nic nie da zrobić, ale to nie przejmujcie się w ogóle tym, to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, co wam czytam i tłumaczę i idźcie za tym, za Słowem Bożym, nie za mną, bo ja mogę być zwodzicielem. Badajcie, czy tak się sprawy mają w Słowie, badajcie w Biblii. Pytajcie Boga, Duch wam powie, ale to musi być potwierdzone przez Słowo. Przez dwa punkty przechodzi jedna prosta. Błogosławiony i święty ten, czytam dalej, 6 wiersz, 26 wiersz, objawienie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą panować z nim przez 1000 lat. Czy tutaj jest wyraźnie zaznaczone? Druga śmierć jest pierwsza śmierć i jest druga śmierć. Czym się różni pierwsza śmierć od drugiej śmierci? W znaczeniu takim biochemicznym niczym się nie różni, bo śmierć to jest śmierć. Gasną wszystkie podzespoły, wszystko gaśnie i przestajesz widzieć, słyszeć, czuć, myśleć. Znikają wszystkie procesy. Ale pierwsza śmierć ma to do siebie, że z niej wszyscy zmartwychwstaną. Wszyscy. Na mocy ofiary Chrystusa, Chrystus zapłacił za wszystkich ludzi. Na mocy Jego ofiary zmartwychwstaną wszyscy ludzie. Ale nie wszyscy w tym samym zmartwychwstaniu. Dlaczego? Dlaczego nie wszyscy w tym samym zmartwychwstaniu? No już szukamy. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 18 wiersz. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Zatem ci wszyscy, którzy zasnęli w Chrystusie, czyli ci, którzy umarli, ufając Chrystusowi, jeżeli nie ma zmartwychwstania, to wiecie co, to kicha totalna. Kicha, no, dali się zabić na arenach, dali się spalić gdzieś tam na stosach, dali się ukamieniować, dali sobie głowę uciąć, jak ich pytali Allah albo
Jezus, Jezus. I głowy nie ma. Zatem ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Poginęli, czyli już ich nie ma. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. A jednak Jezus został wzbudzony z martwych. Z martwych stał Jezus. Skoro bowiem przyszła przez człowieka, a jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli, czyli jest pierwszym tym, na mocy Jego ofiary i tego, co On zrobił, tego, co wykonał, zmartwychwstaną wszyscy ludzie. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. W tą teologię nie zagłębiamy się teraz. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku. I teraz zobaczcie, jaki porządek Paweł wymienia. Pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. I co? Potem nastanie koniec. Koniec. A reszta? Ci nie Chrystusowi? Paweł tutaj już o nich nie mówi. Dalej pójdziemy kawałeczek dalej. 50 wiersz. A powiadam wam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Nie może człowiek odziedziczyć Królestwa Bożego. Grzeszny człowiek, ciało i krew. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. O, to będzie ciekawe, ciekawa rzecz. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, i umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Czyli w jednym momencie coś zabrzmi, nie wiemy, co to będzie, jak trąba, i nagle... I z prochu ziemi zmartwychwstają ludzie, którzy do życia są wzbudzeni, a my nagle w jednej chwili zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Śmierć, która jest totalnym zniszczeniem, nagle zostaje pochłonięta w zwycięstwie. Dlaczego? Bo ja zostanę zmartwychwzbudzony. Robaki mnie zjadły, ale Bóg nagle robi Zbyszka na nowo. Nie wiem, czy z łysiną, chyba z włosami. Może z łysiną, a włosy będą dorastały powoli, bo będziemy dorastali w drugą stronę, do miary wieku Chrystusowego. Zmarszczek nie będzie. Znaczy będą, ale będą się wygładzały. Bo tak to nikt by mnie nie poznał. Wtedy wypełni się to, co jest napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który daje nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Ale numer, zobaczcie. Czyli co to jest śmierć? Śmierć jest stanem niebytu, ale ta pierwsza śmierć nie jest problemem, bo z niej wszyscy zmartwychwstaną. Tylko że jedni w pierwszym zmartwychwstaniu, a inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. A gdy się dopełni 1000 lat, 27 wiersz, objawienie. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić ich do boju. Co to znaczy? A gdy się dopełni 1000 lat, czyli kończy się te 7000-lecie, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego. Jak on jest uwięziony?
nie może nic robić, nie może nikogo zwodzić, bo wszyscy zginęli. On nie. On i jego aniołowie nie zginęli. Oni patrzą na to, co napsuli, co nabruździli. Oni oglądają to wszystko. Siedzą w tym, w tych ciemnych lochach, tak jak w liście Judy. List Judy. Już wam pokazuję, bo tu niektórzy z tego robią taki odjazd, że coś strasznego. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, to jest szósty wiersz listu Judy, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. To o tym jest właśnie mowa. Siedzą w ciemnicy, nic nie mogą zrobić, nikogo nie mogą zwodzić, ziemia jest pustynią, tu nic nie ma, nic nie rośnie, nic nie żyje. Martwota totalna. I nagle, a gdy się dopomniło 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego. Dlaczego? Bo Bóg dokona zmartwychwzbudzenia wszystkich niesprawiedliwych. Wszyscy ci ludzie, którzy nie umarli w Chrystusie, którzy nie załapali się na pierwsze zmartwychwstanie, zmartwychwstaną w drugim zmartwychwstaniu, tu właśnie, w tym miejscu. I szatan nagle, mam ich wszystkich, jejku, muszę ich tylko przekonać, że ja ich wzbudziłem z martwych, że ja jestem ich Bogiem. I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, czyli na całym globie. Szatan będzie tak zawzięcie pracował, żeby ich zwieść. I do czego ich doprowadzi? I tu bardzo lapidarnie już pisze. I ruszyli na ziemię, jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. A co to jest za zjawisko tutaj? Bo Bóg, jak dokona się to zmartwychwstanie tych niesprawiedliwych, Jezus z całym ludem, z całym Bożym ludem, miasto wielkości, nie wiem, Europy chyba, wyląduje na ziemi, na globie ziemskim. I ci wszyscy ludzie będą widzieli, wow, wow, co za miasto, złote, świecące, bramy z pereł. Poczytajcie, jak wyglądało to miasto. I szatan mówi, my musimy to zniszczyć, musimy zdobyć to. Gwiezdne wojny, my musimy to zdobyć. I wiecie, co przygotuje ich na to. I to będzie sąd, dlatego że wtedy Jezus wyjdzie w całej swojej chwale, objawi się. I ci wszyscy ludzie, którzy zmartwychwstali tutaj, zostali zwiedzeni przez szatana, ci wszyscy ludzie nagle dowiedzą się, kto to jest Jezus, kogo odrzucili. Zobaczą, czym jest pierwsze zmartwychwstanie i życie wieczne tych ludzi, którzy tam są w mieście. Oni wszyscy będą to widzieli i nagle cały grzech, który na nich spoczywa w obliczu Bożej chwały, doprowadzi do tego, że ich organizm zacznie się jakby palić od wewnątrz. Wiecie co, kiedy Ananiasz i Safira stanęli przed uczniami, a skłamali, nie wycofali się z tego kłamstwa, to nagle fik i nie ma ich. Nagle stanęli w obliczu Boga i zginęli, umarli. Ale to była pierwsza śmierć. Druga będzie gorsza. I ci ludzie, którzy tutaj będą umierali, oni będą umierali z poczuciem potwornej straty, z poczuciem tego, że zawalili wszystko. Nadzieja na wieczność przeleciała im koło nosa. Co myśmy zrobili? Ukrzyżowaliśmy Jezusa. Boże, co myśmy zrobili? I oni to wszystko zobaczą. I to umieranie będzie straszne. To będzie druga śmierć. Finalnie, jak oni umrą i potem spali ich ten ogień, o którym Biblia mówi, że wszystko zostanie wrzucone do jeziora ognia, to oni tam już będą martwi. Oni nie będą się tam męczyli. Oni będą się męczyli umierając w pełnej świadomości tego, co stracili, tego, co zawalili. To będzie umieranie u jednych szybsze, u drugich wolniejsze. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ellen White gdzieś o tym pisze, bo Bóg jej pokazał kawałek tego. I to jest to umieranie, wchodzenie w drugą śmierć. Oni będą wchodzili w beznadzieję. I jak już wejdą w tą beznadzieję, to już nie będzie tam cierpienia, bo Bóg nie jest sadystą. Oni po prostu umrą na zawsze. I wtedy ich ciała, to wszystko zostanie wrzucone do jeziora ognia. Tak jak wiecie co, baranka. Najpierw baranek był zabijany
podcinano mu tętnicę i on się wykrwawiał, powoli gasł, on umierał, jego świadomość zanikała. To była straszna śmierć, potworna śmierć. To zwierzę płakało. Niewinne zwierzę umierało za winnego grzesznika. Po to, żeby tego grzesznika pobudzić do tego, żeby już nie grzeszył więcej. Żeby już nie łamał szabatu. Żeby już nie czynił obrazów żadnych. Żeby czcił ojca i matkę swoją. Rozumiecie to? I kiedy Chrystus umierał, kiedy cały grzech całego świata był wkładany na Niego, promienie światła, które zawsze od Boga płynęły do Niego, On był w stałej łączności z Ojcem. Wiecie co? One były odcinane, obcinane, obcinane. I On zapadał się w ciemność. I wisząc na tym krzyżu, On subiektywnie umierał z przekonaniem, że już nigdy nie zobaczy Ojca. Że grzech Jego jest tak wielki, że Go odciął całkowicie od Ojca. Wiecie, co to jest za ofiara? Wyobrażacie sobie wielkość i wartość tej ofiary, gdzie subiektywnie, on wcześniej jeszcze, jak szedł do Getsemane, to on wiedział jeszcze, po co tu przyszedł. No, przecież on cały czas wiedział. Kiedy 3 lata nauczał, to on cały czas mówił, ja po to przyszedłem na świat, żeby umrzeć. I on mówił o swoim zmartwychwstaniu. On mówił, że ja będę z wami potem, aż do skończenia świata. Przecież on wiedział, że on zmartwychwstanie. Ale w momencie, kiedy grzech był na niego wkładany i te promienie światła były odcinane, 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 to subiektywnie on miał odczucie, że umiera na zawsze. I pękło mu serce. Z rozpaczy on nie umarł od ran, które mu zadali Rzymianie, od krzyża przybitych gwoździami rąk i nóg. On nie umarł od tego, bo na to się umierało 2-3 dni, niektórzy dłużej. Jezus był zdrowy i silny, to mógł 5 dni umierać. On umarł drugą śmiercią, dlatego że subiektywnie umierał z przekonaniem, że już nigdy nie zobaczy Ojca. To jest to umieranie drugą śmiercią. Bo w sensie aspektu takiego technicznego, śmierć pierwsza, to druga, to jest to samo. To jest odcięcie świadomości, koniec. To jest niebyt. Ale umieranie pierwszą śmiercią czy umieranie drugą śmiercią, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Zróbcie wszystko, żebyście nie umierali drugą śmiercią. Zróbcie wszystko, żebyście byli zbawieni. Żebyście ufali, mieli pełną ufność w to, że ofiara Chrystusa jest wystarczająca. Skoro takiego durnia jak Manases wyciągnął i uratował, to i was uratuje. Nie musisz starać się robić czegoś, żeby się Bogu przypodobać, żeby być zbawionym. Nie. Uwierz, że to On tak ciebie kocha, że Syna swego jednorodzonego dał, żebyś ty mógł żyć wiecznie. W to uwierz tylko. Jeżeli będziesz nad tym rozmyślać i zobaczysz wielkość ofiary, jaką Bóg złożył dla ciebie i zobaczysz potęgę Jego miłości, to ta miłość cię złamie. To ta miłość sprawi, że pęknie ci serce z wdzięczności i powiesz, Boże, tak jak ten, co wlazł na drzewo sykomory, jak on się tam nazywał, celnik, no fajny, taki mały. Celnik, ojejku, no patrzcie, już dziury w głowie zaczynam mieć. No jakżeż się nazywasz, chłopie? No dobra, jak Jezus spojrzał w górę i powiedział, Zacheuszu, Zacheuszu, ja dzisiaj muszę być u ciebie w domu. Zacheusz zwariował z radości. Naprawdę zwariował z radości, bo on w sercu gdzieś czuł, że ten Jezus to jest taki dziwny, taki inny gość, kurczę, taki jakiś zupełnie inny niż wszyscy faryzeusze. I przyjął go. Jak go przyjął, to powiedział, Panie, Panie, kogo oszukałem, w czwórnasób mu oddam. Dlaczego? Żeby się Tobie, Jezu, przypodobać? Nie.
Boże, Ty mi dałeś zbawienie, Ty jesteś tak dobry dla mnie, Ty mnie wybrałeś, zobaczyłeś mnie na drzewie i Ty mnie całe życie śledzisz i obserwujesz po to, żeby mnie w końcu wychwycić i wyłapać, jak spadam, żeby mnie uratować. Taki jesteś dobry. To ja oddam swój majątek, podzielę na to wszystko, co tych wszystkich, co oszukałem, ograbiłem, oddam im. W czwórnasób im oddam. To jest ten mechanizm. Rodzi się wdzięczność w sercu tak potężna, że wiecie co, możecie już umierać potem. Możecie stracić majątek, wszystko możecie stracić. Tylko Jezusa nie chcecie stracić. Jezu, bądź mój. A Jezus powie, przecież ja cię nigdy z mojej ręki nie wypuszczę. Nigdy. To ja walczyłem o ciebie całe życie. Taki jest Bóg, to jest Ewangelia. I zobaczcie, o co my się kłócimy, o drugą śmierć. Jakie bzdury. Śmierć to śmierć. Ta śmierć i ta śmierć to jest to samo. To jest niebyt, nieistnienie. Ale umieranie w pierwszej śmierci może być smutne, kiedy bez Boga się umiera. Ale w pewnym momencie zostaniesz obudzony. Ale z drugiej śmierci już nie ma zmartwychwstania. Dlatego to jest tak ważne, żeby to rozróżnić. Żeby rozróżnić, co to jest pierwsza śmierć, co to jest druga śmierć. I żeby pamiętać o tym, że baranek był zabijany, umierał i dopiero potem był spalany. Bóg nie jest sadystą. To ludzie są sadystyczni i palili ludzi na stosach. To szatan jest sadystą, bo on by chciał wymęczyć wszystkich do końca, na maksa. Nie wierzcie w to. Bóg jest dobry i piękny. I kocha ciebie, tak jak kocha mnie, pomimo, że jestem chory. To nie ma znaczenia moja choroba. Znaczenie ma to, jaki jest Bóg, a Bóg jest miłością. Nie jest sadystą, nie jest zabójcą. Będziemy zbliżali się, jeżeli będę jeszcze żył, to będę się zbliżał do tych trudnych tekstów i będę próbował je wyjaśniać. Ale ja nie wierzę w to, że Bóg zabija. Ja wierzę w to, że przykazanie nie zabijaj jest w Jego sercu, bo zakon jest w Jego sercu, tak jest napisane, więc On nie zabija. Nie rozumiem wielu rzeczy, ale to nie ma znaczenia na ten moment. Wiem, że jak stanę przed Nim, to On mi wszystko pokaże, ale już mi pokazał tak dużo, że ja wiem, że On jest niezwykły. Trzymajcie się, zostańcie z Bogiem. Hej.